O, jest wiewiórka. Hej, wiewióra. Patrzcie. Hej, Kasiemka, witam wszystkich. 7 grudnia, czwartek, rano, 6:30, ja przed paczkomatem, tak, po nocnej zmianie. Wczoraj wieczorem dostałem SMS od Mikołaja z kodem na ten paczkomat. Nie wiem, od kogo to jest, ale zaraz zobaczymy, kody sobie wbijemy i zapowiada się 114 unboxing paczki na kanale Flaming Recycling, tak? 114 paczka na pewno jest w tym paczkomacie. I co, zaczynamy? I co, otwieramy? Otwarły się wrota. I co my tu mamy? 114 paczucha. Coś lekkiego jest. Czyli jakieś podeszwy. No nic, zobaczymy. Już pomału podejrzewam, co to za Mikołaj. Ale okej, dziękujemy. Kończymy na dziś, tak, kończymy na dziś. I co, jedziemy na warsztat zrobić unboxing. Patrzcie, jeszcze ciemno. Tutaj zaśnieżony cały ten teren. Dobra, 3-5-4, widzimy się na warsztacie. No i tak, 6:40, ja już na warsztacie. No już pomału domyślam się, od kogo to jest, kto jest sprawcą nadania tej paczki. No ale nic, otwieramy 114 unboxing. Otwieramy oczywiście za pomocą noża od Saracena. Do okazji pozor Dariusz. Cyk, cyk. Co my tu mamy? Ha, 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 ha. Już jestem pewien na 99%, od kogo ta paczka, ale kto jest sprawcą nadania tej paczuchy. Jest tutaj list przewozowy. No co my tu mamy? Buty. Jakieś strawackie, czy coś takiego. Ja. Tak, numer 45. Wszystko jasne. Sandacz trwa, tak? Sandacz trwa tu jest. No. Po raz kolejny tutaj sprawcą całego zamieszania. No wielkie dzięki. Sandacz też jest tutaj wcześniej sprawcą powstania tego flaminga. Dzięki właśnie Dragon Atelier, który to zrobił. No i jestem w lekkim szoku. Naprawdę w bardzo lekkim szoku. Takie ocieplane buciory. Super. Super, super. Będą do lasu. Jak znalazł. No i co? Zaraz jadę w jedno miejsce. Zaraz. No pojadę do domu, zrobię sobie kawkę. Poczekam, jak się rozjaśni. I jedziemy do lasu, tak? Na sprzątanie lasu. No wielkie, wielkie dzięki przyjacielu. Sandacz Czwa też pisał zaraz też u mnie na kanale komentarz, że podobają Ci się te kufelki z tej Lubiany z licytacji. Tak więc podaj do mnie namiary na swój paczkomat. Kufelki pakuję i lecą do Ciebie. Także tutaj nie ma problemu. No nie, super, no jestem w szoku. Jestem w mega szoku. Chociaż ja do tych moich czerwonych butków jestem bardzo przywiązany. Lato, jesień, zima, w nich chodzę. No ale nic, no przetestujemy, wypróbujemy. A jak się fachowo nazywają te buciki? Oczywiście obuwie robocze Frosty, Winter, ocieplane, zimowe. Tak, zimowe buciorki na zaspy. No, no nic, no. Ubieramy i widzimy się zaraz w lesie. Czas na sprzątanie lasu albo na patrol leśny, zobaczymy. Także wielkie, wielkie dzięki dla Ciebie, przyjacielu. Super, no, zrobiłeś mi dzień. No nie wiem, co mam mówić. Dobra, chwil kilka i widzimy się w lesie. No i tak, mamy 7:30. Ja tu już jestem w lesie. Ubrany mam na sobie butki. Super, super, czuć, że są ciepłe. Są bardzo wygodne, wielkie dzięki. Sandacz trwa. I co, od tego momentu teraz zaczynam spisywać pierwszą trzynastkę obecną na premierce, na czacie filmiku ze sprzątania lasu, a więc raz, dwa, trzy i zaczynam spisywać pierwszą trzynastkę. Dzisiaj troszeczkę inaczej, no ale nic, tak to wygląda, takie piękne okoliczności przyrody.
Super, to jest ten las. Tu w moich rękach jeszcze flamingowa torba i rękawica od ciastka, ciepła też. Ubiorę sobie na jedną rękę, no bo drugą tu muszę obsługiwać telefon. Co to nawet jest wyjeżdżone? To jest to miejsce, gdzie właśnie była ta szpula. Kto oglądał wcześniejsze odcinki? O, jest wiewiórka. Hej, wiewióra. Patrzcie. Super. Poleciałem na drzewo. No taki dzisiaj dzień. No, sporo tego śniegu tu jest. Buty dają radę. Normalnie Santa Czczwa zrobiłeś mi tutaj dzisiaj poranek. I mega niespodziankę. Także Mikołaj, prezenty, gwiazdka oczywiście na kanale Flaming Recycling. Cały rok. Dobrze. Idziemy tutaj tą ścieżką. Jest tam coś wydeptane. Zobaczymy, czy jakieś śmieciory wyjdą. Raczej będzie ciężko. Pewno śnieg przysypie. A to jeszcze ta kartka była na drzewie. Tutaj akurat ta kartka wisi. Już widać to stąd. Super. Fajnie. I to cieszy. No tutaj śladów jest troszeczkę nadeptane. Miejsce uczęszczane. No ale co? No nic tu nie ma. Nic tu nie wygrzebiemy. Jest fajnie. No tu ta szpula gdzieś to tutaj było. Ślady zwierzyny też są. No a dzisiaj będzie chyba tak spacerkowo raczej. Nic tu nie znajdziemy. Nic tu nie wytropimy. Ale przetestujemy rękawice. Kurczę, co ja mówię, ale przetestujemy buty. Oj. No tak. Flamingowanie po nocnej zmianie. Ale super to wygląda, naprawdę. W zimę fajnie jest w lesie. No w tym miejscu o takiej porze roku, o takim, że tak powiem, zaśnieżeniu, no to nie byłem. No i co? W tych pięknych okolicznościach przyrody myślę, że pozdrowimy pierwszą trzynastkę obecną na ostatnim filmiku ze sprzątania lasu. No tam nie było sprzątania za dużo, też było śnieżnie, no ale co? Pozdrawiamy, tradycja musi być. Jest ze mną oczywiście karteczka z kanału 4 minuty. Wielkie dzięki. No i czytamy, kto był pierwszy i pozdrawiamy. Pierwsza była Witka, pozdrawiam cię serdecznie. Drugi był Wojtek Czyste Giery, pozdrawiam serdecznie Wojtek. Trzecia była Kasia Misiowska, pozdrawiam serdecznie Kasia. Czwarty był Heriksus, pozdrawiam serdecznie Heriksus. Piąty był Łukasz Święch, pozdrawiam serdecznie Łukasz. Szósty był Lechu 1982, pozdrawiam serdecznie Lechu. Siódmy był Janusz G, pozdrawiam serdecznie Janusz. Ósmy był Siedzi w Miedzi, pozdrawiam serdecznie Siedzi w Miedzi. Dziewiąty był Krzysztof Jankowalski, pozdrawiam serdecznie Krzysztof Jankowalski. Dziesiąty był Albatros, pozdrawiam serdecznie Albatros. Jedenasta była Teresa, czyli AABBKZZ, pozdrawiam serdecznie. Dwunasty był Daniel Kastelik, pozdro serdecznie Daniel. I jako trzynaste miejsce 4 minuty, a więc pozdrowienia dla Ani, dla Gai i dla Krzysztofa. Pozdrawiam Was serdecznie. Wielkie dzięki za karteczki. No i tak się właśnie prezentuje pierwsza trzynastka obecna na premierce ostatniego filmu ze sprzątania lasu. A ja co w lesie? Chyba to sprzątanie będzie tak jak to ostatnie, że nic nie wyniosę. Potropię sobie, ale wiem gdzie pójdę. Pójdę w kierunku tamtego tych torów. Ja wiem w którym miejscu chcę iść. Ale fajnie w tych buciorach jest, normalnie super. Idziemy dalej. Tutaj jak to świetnie wygląda wszystko. No tu ewidentnie jakaś zwierzyna się przemieszcza. Idziemy za tropem. Chociaż o tej porze to chyba jestem jedyną osobą, co to łazi po lesie. No ale wszystko wina tutaj Santa Czczwa. Wyciągłeś wilka do lasu. Super, ale normalnie wyprawa. Ups.
idzie się świetnie. Tutaj jest tak bardziej prosto, bardziej równo. Ale chyba przewaga z śladów zwierzyny, z tego co widzę, z tego co patrzę. No tak, no była zwierzyna, była wiewiórka. Super. Tu jest to miejsce, ta dziura z tymi śmiećmi, co tu w lato kiedyś byłem. O, może sobie tak tu podejdziemy. To powinno być bardziej wydeptane. No tak. W tym rowie śmieci. Ale to trzeba poczekać na lepszą porę roku. I teraz tu zmierzamy. Tory są po mojej prawej stronie. Pewno Lechu 1982. Ja z papugą na pewno będę wiedzieć, w którym miejscu jestem. Przy okazji wpadajcie tam do Lecha. Naprawdę świetne, świetne odcinki. Jeżeli chodzi o te śnieżne tematy, zimowe tematy i kolej. Zadyma niezła. Nie da się tego opowiedzieć. Trzeba to zobaczyć. Także wpadajcie, naprawdę gorąco, gorąco polecam. Lechu też tutaj w tej okolicy kręci swoje odcinki. Także zawsze jest ten teren z innej perspektywy. No i dobrze, są tory. O, ale tu się jest mokro. No. No tu wydeptane. Chodzą tu pewno ludzie. Na spacerki też. Takie okoliczności przyrody. No ale wszystko przykryte śniegiem. Tutaj jakie świetne widoczki. W tyle oczywiście tychy. Kto zna, no to oczywiście zek, karbo. Łąki pola, no i tutaj las i to miejsce, takie tu obozowisko było. Tu kłoda, no ale nic, nic tu nie znajdziemy. Tu też było sporo śmieciorów kiedyś. To oczywiście chyba miejsce po ognisku. No tak, są kamienie pod spodem. No ale nic, w zimę to nic tutaj nie wyczarujemy. Zima przykryła, co miała przykryć. No, także to jest ten czas, gdzie grzybków już nie ma, śmieci nie ma. Można się tylko napawać tymi naprawdę świetnymi widokami. No tak, myślę, że coś w tym miejscu może znajdę. Zawsze były różne butelki. Z łomu też tu trochę wyciągłem stąd. I kapselki. No tak, przewaga śladu zwierzyny, ale jest fajnie. Pewno by to tu mówił jeszcze dzisiaj nie raz, no ale tak, tak to wygląda. No i tak, człowiek chodzi, chodzi i wytropi taki śmieć, jest śmieć wyciągnięty zimą, jest jakaś tutaj torba po czymś, opakowanie. No, pożywo jest, było to słychać pod butami, pod nowymi butami. Tutaj coś jest, liść. No dobrze, no jest śmieć, no na dobry początek, albo szkoda, że jest, no ale tak to jest, trzeba się cieszyć z tego, co się znajdzie. Taki humorek. No teraz to już jest więcej moich śladów tutaj niż zwierzyny. No i co? Myślę, że będziemy chyba wracać pomału. No bo co? Jak to może być inaczej? Wracamy, tylko troszeczkę inną drogą. Na przykład wrócę do samochodu. Tu jest to miejsce z tymi betonowymi podkładami, z tego co pamiętam. Tak czy nie tak? Tak. O. Jest złom? Jest. Obecny. Tu też tutaj są ukryte pod śniegiem. Tak? No tak, to jest to. Jak człowiek chodzi tyle po lesie, to ma takie swoje miejsca, w których są właśnie takie depozyty złomu. Kiedyś to się wykorzysta. Ale dysio sapie. Ale urok, ciężko chodzić po śniegu. Ale stópki, ciepło. Tutaj pole ogrodzone, elektryczny pasuch.
Tam zaraz za tym polem jest, to jest trakcja tej kolejowa, tak? No i co? No taki odcinek, mało sprzątania, więcej gadania i łażenia. No ale jest fajnie, ja lubię być w lesie o każdej porze roku, nawet w taką. No a teraz w tych bucikach, no to naprawdę jest komforcik. To jest jeszcze takie miejsce, to tu też sporo było puszek i butelek, no ale jak nie ma, no to całe szczęście. A jak są, to ich nie widać. No raczej nikt o tej porze tu nie przychodzi sobie posiedzieć, że tak powiem, na pieńku i pić. Tego pewno w innych miejscach następuje spożycie. Dobrze, idziemy przez te zaspy, wracamy. No tu wydeptane jest. Pewno chodzą sobie ludzie na jakieś spacerki z pieskami. Ja pomalutku wracam do mojego Flamingwagena. Też jakieś się przedostała zwierzyna. Fajnie to widać, nie? Kto kiedy gdzie chodził. Pewno ktoś jak zobaczy teraz moje ślady, to też sobie pomyśli, kto co tutaj robił. Można różne historie snuć i szyć. Tu też jakieś przechodziły, może jakieś zające. Nie znam się na tropach, tam w ogóle te tropy, patrzcie, pokrzyżowane. Tu chodzą, tam chodzą, no coś tu się dzieje. Jest las, jest życie. Tu takie bajoro. Chcę obejść. O, tu jest ta kłoda. Też tu zawsze było sporo flamingówek i tych butelek, lipcówek zwrotnych. No ale nie o tej porze roku. Panie szanowny. No i ja tak chodzę po tym lesie z jednym śmieciem w torbie. Już jestem coraz bliżej samochodu, coraz bliżej wyjścia, coraz bliżej punktu wejścia. No i co? Chciałem też podziękować wspierającym kanał Flaming Recycling w sprzątaniu lasu. Jest to 12 osób na chwilę obecną, które aktywnie wspierają sprzątanie. No i co? Są jakieś tutaj okoliczności przyrody ładne. No to będziemy pozdrawiać wspierających. Pyk. No i tak jest 12 wspierających i lecimy po kolei. Pocian Recycling, Krzychu z Landu, Siedzi w Miedzi, Celidan Datkun, Pociągowo, Tomasz Kropek, Lolek, Sandacz Czwa, wielkie dzięki za buciki, Michał Koba, Lechu 1982, Mariusz Pan i 12 Daniel Kastelik. Wielkie, wielkie dzięki dla wspierających kanał Flaming Recycling w sprzątaniu lasu. No dzisiaj to sprzątanie nie jest efektywne, ale za to widoczki są świetne. To jest też taka nagroda za sprzątanie, nie? Bo jednak człowiek by takich właśnie widoków oczekiwał, nie? A nie śmisiorów. No, spory kawałek za mną. No, w moich adidaskach na pewno bym tego szlaku nie przeszedł. Nogi by mi zmarzły. A tak naprawdę jest mi ciepło. W nogi, w stopy. Przypomniał mi się teraz ten film od Gałgana. Pozdrawiam cię serdecznie, Gałgan, z tymi rozgrzewającymi wkładkami. Wpadnijcie sobie, zobaczcie, jak Gałgan to elegancko przetestował. No. No ale warte swojej ceny. No i co? Ja oczywiście pomalutku wracam. Auto już widać moje na horyzoncie. Flamingwagen. Torba z jednym śmieciem. No i co? Można by powiedzieć, ile by się nie chodziło, zawsze coś się znajdzie. Nawet w takich warunkach. Ale tak naprawdę, na serio, no to trzeba czekać do roztopów. Niech sobie ta zima jest, ile ma być, jak najdłużej, jak najlepiej. Jak tylko śniegi stopnieją, to wracam do lasu i na pewno będziemy coś tutaj wyciągać ciekawego. No i dobra, w tych pięknych okolicznościach zimowych. Działki, las, tam domy, tam dużo taki plener wolnej przestrzeni, oby jak najdłużej tam było, żeby się tam urbanistyka nie
nie zajęła za to wszystko. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Wielkie dzięki za obecność. Sandaczwa, wielkie, wielkie dzięki za te dary, że tak powiem. Super budki się spisują. No i co? Jak się podobało? Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Hejka, siemka. Pozdrawiam serdecznie. I do zaś.